Siemano mili, maj. Może bez szklanki. Czy jednak Paweł mówi bez szklanki. Dlaczego? No, przepraszam, ale to szklanka to jest coś złego? A to Lipton. Herbata Lipton Ice Tea to jest coś złego? Coś się pieni ta herbata. No pieni. A woda się nie pieni? Woda się nie pieni? A polski naród się nie pieni? Oj, muszka jest. A muszka się nie pieni? No właśnie, polski naród się nie pieni. Plemię, tak, które powstało z polskiego narodu, się nie pieni, a polski naród się pleni. Nie pleni, a pieni. Jedziemy, Piotruś, w jakim celu się tu spotkaliśmy? Słuchajcie, urodziłem się tu z dziada pradziada, znam tu każdy kąt. Jak widzicie, jest to kolektor żerański. Ten kolektor powstał w latach 70. Ja jako mało lat już tutaj przychodziłem, łowiłem ryby. I poopowiadam wam w każdym, znaczy w serii, w ciągu kozackich programów, co tu się łowiło, co tu się działo. To nie tylko będzie program o rybach, ale będzie taki trochę pro-fajowski. Także mili, jest to zajawka i co tydzień wam puszczę fajny odcinek. Piotr, spotkałem cię z wędką, woda przyborowa, jak wiemy. Jak tam, dzieje się coś? Wyniki? Ja nie przyszedłem tutaj na ryby. Ja przyszedłem tutaj po prostu pomachać. Rekonesans z kijkiem. Mam miejsce, gdzie mogę złowić, ale nie. Ja przyszedłem blisko, na spacer z psem. Aha. I wiesz, ice tea sobie drydnąć, wiesz o co chodzi, nie? I przyszedłem powąchać zapach głogu. No i tak patrzę, tu robal, tam robal. Wędkarze chodzą wąchać? Prawdziwi wędkarze tak. Robale idą tylko patrzeć, gdzie jest ryba. Ja dzisiaj od rana byłem na spacerze takim w ogrodzie botanicznym, też wąchać i obserwować, może tak sobota to przy takiej wodzie... To jesteś wędkarzem tak naprawdę. No, sobota przy wodzie przyborowej to chyba powinienem okupować od samego rana, prawda? Tutaj to powinna ryba wchodzić, jeszcze szczególnie tutaj jest przed tym berglem zatoka. Aha. No zobacz, tam się no, cały czas ten nic. Ryba się pokazuje. Tutaj rozumiesz, w ogóle żadne brzany nie chodzą, żadne rapy nie chodzą. Plenie nie pokazują. No ale jest sobie rapa, król Belgra. Jest rapa, rapa jest tylko jedna. Tak. Tak jak matka. Jedyny także mi polski pokażę sklep. Wam serię fajnych filmów, bo opowiadam wam to, co cały czas. A może Pawełku pokaż. A co masz, Piotruś, bo ja bym chciał najpierw pokaż mi przykuło. Co rapa złapała i musimy to zabrać ze sobą. Przyborowa. Nie, to jest syf, gdzie wiesz. Menel zbił butelkę. I my zbieramy to, wiesz. No niestety, my tacy jesteśmy. Tak wygląda. Tak wyglądają. Piotruś, ciekawi mnie, pokaż plecy, napis na plecach, bo jest widzę. Proszę, dość... uważaj, nie wejść tutaj w tak, to. Tak. O, super kurtka. Super kurtka. Tak, zakupacznie ze zdrady, za blizny. Kto to rozumie, słuchaj. Nie. Jest to zabierzemy. To słuchaj, także mili. Seria programów. Historia bergla żerańskiego. Z Efendim w terenie. Są ludzie, którzy nie żyją i będę mógł powiedzieć o pewnych rzeczach. Są ludzie, którzy żyją i o tym nie opowiem. Nie będzie dat, nie będzie nazwisk, imion, ani ksywek. Ale będą zdarzenia. O rybach i ryby, o grzybach. Ryby. O, krew, pot. Łzy. I łzy. I śmiech. O. Trek, ta woda przyborowa, chodź coś zobaczysz. To zobacz. I niech widzowie też. A nie, ale to. Zobacz. To, słuchaj, ja ci powiem tak. To jest Polska, niestety. To nie jest z wody przyborowej, niestety. po części jest to od menelstwa. Niestety, zobacz. To są menele, którzy przychodzą tutaj, słuchaj, pić. Zupa, krupnik, tak? Menelstwo. Boże. Zobacz, jakie dziadostwo. To są menele. To są robale. A co, wiesz co jest najgorsze? Że... O! Nie lepiej jakbyś rybę pokazał. No, to każdy potrafi. A to chyba nikt nie potrafi. O, masz rację. I te wszystkie, słuchaj, jak oni się nazywają? Celebrytki. Nie, o tym to nie mówmy, nie ma sens. Nie? O coś. Ale jak zaczął, ty wyrwał jej ryja, człowiek. Zobacz tu, jakie te niespodzianki. Na drzewie, to poczekaj, to może...